Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Ręczów Czarnia. W dzisiejszym odcinku o akcja podłogówka. Styropian plus rozkładanie podłogówki przed wylewaniem posadzek. Jeśli jesteście ciekawi, zapraszam na odcinek. A więc jak widzicie, mamy już po części rozłożoną podłogówkę. Dzisiaj jest poniedziałkowy poranek. Mamy zrobioną, no załóżmy pół domu. Hydraulik robił to jeden dzień, dzisiaj przyjedzie i skończy, a w środę wylewamy posadzkę. Jak tynkarze skończyli, ja z Arkiem i Markiem i Zasią zaczęliśmy układać styropian. Jak widzicie, styropian jest rozłożony wszędzie, przygotowany dla hydraulika. Ten dzień, kiedy rozkładał tamtą część już rurek, to my jeszcze robiliśmy tą część styropianu, więc też było trochę dużo osób w pomieszczeniach i trochę się działo. Ale jak widzicie, mamy już to rozłożone. Dzisiaj przyjadą, rozłożą resztę podłogówki, rurek. Co tu mamy na podłodze rozłożone? To jest EPS 100 styropian grafitowy. O najlepszej lampce, jaką znalazłem, czyli 0,030. O, tu nawet naklejka została na potwierdzenie, parametr lampy 0,030. I mamy to rozłożone tutaj 12 cm. Tak wynikało z kalkulatora czystego powietrza. Czy tyle wystarczy? W trzech warstwach, 3 razy 4 cm. To było główne zamówienie. Miałem też paczkę 2-centymetrową, paczkę 3-centymetrową, ponieważ gdzie nie, gdzie tam, jak ten fundament stary jeszcze wystawał ponad chudziak, to tam no, trzeba było kombinować, dorabiać. I tutaj te kopuły, które jeszcze ze stropu Kleina wystawały, też trzeba było jakoś obrobić. Rurki, instalacje, wolne przestrzenie te, które nam zostawały, które musieliśmy wycinać w pierwszej warstwie, wypełnialiśmy perlitem. Dlaczego perlitem? Różne są metody. Jedni robią to pianką, inni piaskiem, trzeci betonem. Więc są różne metody. Ja to chciałem zrobić perlitobetonem i po części tak zrobiliśmy. Tam, gdzie były te szersze place, tutaj na przykład ta kopuła od stropu Kleina, jak wystawała, to tak zrobiliśmy, że rozrobiliśmy perlit z cementem i wodą i ładnie to na równo zaciągnęliśmy. Przy tych wąskich, tych kanałach na 2-3 rurki, tam już się w to nie bawiliśmy, aby nie tracić czasu i zrobiliśmy to suchym samym perlitem, zasypaliśmy. I co? Na przekładkę, żeby porobić wiązania. Myślę, że na pierwszy raz wyszło nam to całkiem nieźle. Także tak to wygląda. EPS 100 grafitowy w trzech warstwach, 4 cm razem 12 cm przy lambdzie 0,30 i jedziemy z podłogówką. 13, będzie 13 pętli tutaj na parterze. U góry to na razie o tym nie myślimy, mamy tylko puszczone rury, ale tym się zajmiemy później. Mówię o samym tutaj parterze. 13 pętli, po dwie w tych dużych pomieszczeniach, po jednej w tych małych. I co? Zabieramy się do roboty. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Śledźcie nasze losy. Co dalej? W środę wylewają posadzki i to zalewamy. Od razu szykuję też piwnicę. O piwnicy to w innym odcinku. Więc posadzki będą wylane od razu w jeden dzień i w piwnicy, i tutaj na piętrze.
Także do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Hej.